Po zwycięstwie odniesionym na inaugurację rundy rewanżowej szczypiorniści Spójni Kardo Gdynia po raz kolejny wystąpili w spotkaniu ligowym w roli gospodarzy. Tym razem ich przeciwnikiem była jednak drużyna z nieco wyższej półki – Wolsztyniak Wolsztyn. Goście bardzo chcieli zrehabilitować się za wysoką porażkę, jakiej tydzień wcześniej doznali na własnym obiekcie w konfrontacji z Gdańskim Wybrzeżem. I mecz rozgrywany w hali Gosiru rozpoczęli od prowadzenia 7-1. Bezlitośnie wykorzystywali niedokładność i nieskuteczność w grze gdynian. Miejscowi piłkarze ręczni po fatalnym początku przebudzili się i doszli Wolsztyniaka na różnicę 4 trafień, ale pierwszą połowę wysoko przegrali 8-15. Po przerwie przyjezdni kontrolowali przebieg spotkania i coraz bardziej uciekali podopiecznym Marcina Markuszewskiego. Ostatecznie Spójnia Kardo Gdynia uległa zespołowi z Wolsztyna 26-36. Mogliśmy spokojnie powalczyć w tym meczu, to jak pokazaliśmy, z dużej opresji wyszliśmy, doszliśmy przeciwnika chyba na 4 bramki, skończyło się 10, no niestety w pewnym momencie coś pękło. Ja myślę, że zaważyło pierwsze 20 minut spotkania, w którym w ogóle nie mogliśmy odnaleźć swojego rytmu gry, bo popełnialiśmy błędy tak samo my, jak i przeciwnik, ale mogliśmy trzymać zdecydowanie z przeciwnikiem kontakt. No niestety, zbyt dużo prostych strat, nierzucone piłki w ataku, które były rzeczywiście można było z czystych pozycji te bramki dorzucić i byśmy prowadzili na pewno wyrównaną walkę przez całe spotkanie. Poprzedni szkoleniowiec Spójni powtarzał, że jego podopieczni są w stanie zabiegać każdego rywala w tej lidze. Czy gdynianie podobną filozofią gry będą kierować się także w rundzie rewanżowej? Mając mało rozgrywających, powinniśmy tą piłkę jak najszybciej zanieść pod bramkę przeciwnika. Niestety, żeby biegać, to trzeba zabrać piłki w obronie. My w obronie dzisiaj mieliśmy bardzo poważne problemy i tych piłek niestety nie zabraliśmy. Z tego powodu też nie mogliśmy pobiec kontry. Pierwsze 2 styczniowe spotkania pokazały, że Spójnię czeka ciężka runda rewanżowa. Bardzo ciężka wiosna, też miałem tego świadomość, jak tutaj przychodziłem, ale no, wyzwania trzeba podejmować, a ja myślę, że ten zespół jest zdecydowanie stać na walkę i na spokojne utrzymanie się w lidze. Z kolei wyjątkowo we Władysławowie swój mecz w roli gospodarzy rozegrali piłkarze ręczni SMS ZPRP Gdańsk. Ulegli jednak różnicą 2 bramek MKS-owi Poznań 25-27.